Właśnie rozpoczął się nowy sezon artystyczny w małopolskich instytucjach kultury. Dzieje się dużo w województwie małopolskim, ale też mamy wyjątkowe instytucje, bo cóż, Opera Krakowska, czy Filharmonia, czy Teatr Słowackiego. Każde z wydarzeń, które się tam odbywają, mają swoją publikę, odbija się to w mediach. Staramy się odpowiadać pozytywnie na inicjatywy, które przez te instytucje są zgłaszane, stąd na przykład program Genius Loci w Teatrze Słowackiego i po całej Małopolsce teatr jeździ i pokazuje różne przedsięwzięcia. Są również przedsięwzięcia artystyczne skierowane do osób niepełnosprawnych, jak na przykład te dotyczące Verdiego i poznawania Verdiego poprzez te osoby właśnie. Filharmonia Krakowska uroczystym inauguracyjnym koncertem rozpoczęła 73. sezon artystyczny. Dyrektor artystyczny Charles Olivier Munro wybrał na ten wieczór drugą symfonię Gustawa Mahlera, noszącą pod tytuł Zmartwychwstanie. Ogromny, wspaniały utwór na orkiestrę, chór mieszany i dwie solistki. Znakomity popis naszych zespołów. To jest inauguracja 73. sezonu artystycznego. On jest szczególny w tym sensie, że obchodzimy 135. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego, który patronuje naszej filharmonii, i w ciągu tego sezonu odbędzie się wiele zdarzeń związanych z jego osobą, z jego twórczością. Wszystko to zapowiada się fantastycznie. W ciągu sezonu będziemy mieli znakomitych dyrygentów, wspaniałych solistów, wielkich pianistów, także tak wielkich, młodych jak Szymon Nering, który zagra z nami dwukrotnie, ale także Awdiejewa, która powraca do Krakowa i będzie grała z genialną skrzypaczką Julią Fischer. Tych zdarzeń będzie bardzo, bardzo wiele i gorąco zapraszam. Nowy sezon w Operze Krakowskiej został otwarty koncertem na dwa głosy. Spotkaliśmy się z publicznością, żeby przypomnieć dwoje wielkich solistów z lat 70., panią Iwonę Borowicką i Janusza Żołobowskiego. Pytając o to, co nowego, no to za niespełna miesiąc premiera Normy Belliniego. Później mamy nadzieję spotkać się z publicznością zarówno w Sylwestra, jak i w karnawale. Na zakończenie karnawału 13 lutego będziemy mieli koncert niezwykły, ponieważ będą śpiewały małżeństwa artystyczne. Dwa tygodnie później zapraszamy na, można by to powiedzieć, na wieczór operowy, który będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części opera Pajace, a w drugiej części Pucciniego, Gianni Schicchi. Myślę, że to będzie taka też uczta muzyczna. Teatr Słowackiego sezon rozpoczyna Zemstą Aleksandra Fredry w reżyserii Anny Augustynowicz. To nasza flagowa produkcja w tej części sezonu. I tutaj jest pewna niespodzianka, którą no, właściwie trzeba zobaczyć. To znaczy, trzeba przyjść, bo jest jakby inaczej niż zazwyczaj spodziewamy się w Zemście. Serdecznie zapraszamy na nasze nowe produkcje. One są dla nas szalenie ważne. Choćby słynny projekt Agnieszki Glińskiej, czyli remake słynnego przedstawienia Andrzeja Wajdy sprzed lat, Z biegiem lat, z biegiem dni. Nasz spektakl nosi podtytuł Gdzie jest Pepi, bo jest rozszerzone o historię no, takiego establishmentu krakowskiego zapomnianego, wypartego, czyli żydowskiego. No i oczywiście zapraszamy serdecznie na Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego. Wyspiański dla nas jest szalenie ważny. Plastiki von Meyerburga. To są rzeczy, które już są w repertuarze i one są w najbliższym czasie grane, więc ja bardzo serdecznie zapraszam. Warto to zobaczyć. To są niesamowite przedstawienia. Ten sezon artystyczny zapowiada się wyjątkowo interesująco, a bogata oferta kulturalna na pewno spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.